Zacznijmy w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na początku tego spotkania chcemy zapraszać tutaj do nas Maryję, ta, która była pełna Ducha Świętego, wypraszała ten dar także dla nas tutaj zgromadzonych. Prosimy Ciebie, Maryjo, Ty bądź tutaj z nami, bądź obecna w czasie tej modlitwy, tak jak byłaś z uczniami w wieczerniku i wypraszaj dla nas ten dar Ducha Świętego i otwartość na te łaski, które Pan dla nas dzisiaj przygotował. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, Ty znasz nas doskonale, Ty wiesz, w jakiej kondycji dzisiaj jesteśmy, Ty wiesz, co w sobie nosimy, z jakim ciężarem może przychodzimy na to spotkanie, albo oglądamy teraz w transmisji, czy będziemy później uczestniczyć w tej transmisji. Panie, wiesz, z jakimi obrączkami się zmagamy, z jakim może zmęczeniem, zniechęceniem. Być może nie było nam łatwo dzisiaj przyjść na to spotkanie. Prosimy Ciebie, abyś teraz wziął to wszystko, co jest naszym bagażem, co jest naszym trudem, naszym ciężarem, a co nam przeszkadza w spotkaniu z Tobą, co nam przeszkadza otworzyć się w pełni na to, co do nas przygotowałeś w czasie tej modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty. Sam ożywiasz naszą modlitwę, przyjdź, który przychodzisz z mocą do naszej słabości, przyjdź, który sam modlisz się w nas, przyjdź i otwieraj nasze serca na Twoją łaskę. Duchu Święty, my tak bardzo potrzebujemy teraz Twojego tchnienia, Twojego żywczego tchnienia. Ty przenikaj całą naszą istotę, nasze myśli, nasze serca. Jednocz nas też w tej modlitwie. Jednocz nas także z całym niebem. Abyśmy w tym czasie oddali Bogu należną chwałę. Abyśmy także przyjęli to wszystko, co On dla nas przygotował. Przyjdź, Duchu Święty. Bye.
sucha ziemia, która łaknie, pragnie wody, wody żywej. Panie, tak często gleba naszych serc jest właśnie taka wysuszona, tak spragniona Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty, i pełnij nas, wylewaj na nas swoją miłość, swoją łaskę, zwłaszcza w te miejsca, w te sfery naszego życia, w te sprawy, gdzie właśnie jest ta ziemia wysuszona, gdzie panuje jakaś ciemność, jakiś mrok, gdzie nie ma życia. Panie, dajesz życie w obfitości. Chcemy teraz Ciebie zapraszać do tych miejsc, w których nie ma tego życia w nas, w których panuje ciemność, o których może zapomnieliśmy, albo nie chcemy nawet Ciebie wpuścić. Boimy się Ciebie tam wpuścić. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, byś teraz w swojej łagodności przychodził i pomógł nam się otworzyć. Pomógł nam otworzyć właśnie te miejsca, które do tej pory były na Ciebie zamknięte. Byś mógł nas cały ogarnąć swoją łaską, swoją miłością. Byś mógł wypełnić nas całych swoją przecudowną wodą. Bardziej Twoi, abyśmy należeli coraz bardziej do Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty.
dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość. Dzisiaj w szczególny sposób chcemy dziękować Tobie za czas tych rekolekcji, za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy, za wszystkich, którzy byli obecni na tych rekolekcjach. Panie, błogosław tych mirowań coraz bardziej na głębi Twojej miłości. Błogosławimy Cię w życiu ojca Johna. Błogosławimy Cię też w tych wszystkich dzieciach, którymi on się zajmuje. Błogosławimy Cię także w siostrze Tomaszu. Błogosławimy Cię w tych wszystkich osobach, które pracowały, abyśmy mogli przeżyć ten czas w pokoju i w radości. Dziękujemy Ci, Panie. Nie rozlewasz swojej łaski, nikomu nie skąpisz swojego błogosławieństwa. Dla każdego dajesz obietnice, które zawsze są tak. Bądź ulubiony, Panie. Bądź ulubiony, Panie. Za każdą chwilę, kiedy możemy spotkać się z Tobą, bo Ty nas ożywiasz, odmładzasz, Ty nam dodajesz nowej nadziei. Chwała Ci, Panie. Za to, że Ty jesteś naszym Ojcem, naszym najlepszym Ojcem, który nie szczędzi łask swoich dzieciom, że zawsze u Ciebie możemy znaleźć odpocznienie, ukojenie, ochronę. Ty jesteś wszystkim w nas i wszystko w Tobie ma swoje istnienie. Chwała Ci, Panie. I za to, że zawsze jesteś przy nas, nigdy o nas nie zapominasz, nigdy nie odwracasz się od nas. Twoja miłość jest większa od mojego grzechu. Twoja miłość jest większa.
uwielbiam Cię, Panie, za to, że Ty mnie kochasz bezgraniczną miłością, że Ty jesteś wierny, że Ty do mnie wyciągasz swoją rękę, aby mnie podnosić. Uwielbiam Cię, Panie, tym, że tak bardzo mnie upragnąłeś. Choćby matka, ojciec mnie pragnęli, tak bardzo pragnąłeś mnie jeszcze przed stworzeniem świata. Tak cenny jestem w Twoich oczach, tak cenny jestem w Twoim sercu. I Ty teraz chcesz mieć ze mną głęboką relację, prawdziwą, żywą. Chcesz mnie mieć całego tylko dla siebie. I teraz staję, Panie, przed Twoim obliczem. Oddaję się Tobie, jako niewinne dziecko, jak Twoje dziecko, stoję teraz przed Tobą. I proszę Cię, Panie, abym zawsze patrzyła na Ciebie oczami ufności, jak dziecko patrzy na swojego ojca. Abym zawsze, pomimo okoliczności trudnych, pomimo trudnych przeciwności, żebym zawsze była blisko Ciebie, abym Ciebie nigdy nie opuszczała, żebym zawsze się trzymała za rękę. Proszę Cię, Panie, niech Twoja miłość, niech Twoja bliskość teraz dotyka mojego serca. Bądź uwielbiony, Panie. Błogosławimy Twoją dobroć, błogosławimy Twoją hojność, Twoją delikatność, Twoją czułość, jaką przychodzisz do nas. Błogosławimy Twoją wszechmoc. Dla Ciebie, Panie, nie ma rzeczy niemożliwych. Bądź uwielbiony, Panie. Panie, na Twoje imię zginę się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Uwielbiamy Cię, Panie, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Ty przygotowałeś tym, którzy Ciebie miłują. Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty dla każdego z nas masz mieszkanie w niebie. Tam jest nasza Ojczyzna i tam kierujesz nasze oczy, tam kierujesz nasze serca, zapewniając nas, że dla każdego jest miejsce. Ty pragniesz, by nikogo z nas tam nie zabrakło, bo pragniesz być z nami w wieczności. Chcemy teraz na to Twoje pragnienie odpowiadać i powiedzieć Tobie, że my także pragniemy być z Tobą i wychwalać Ciebie na wieki. Chwała Ci, Panie.
uwielbiajmy Pana, uwielbiajmy tak jak Piotr już tutaj nas uczy, swoją spontanicznością. Tak uwielbiajmy, dziękujmy Mu za Jego dobro, za Jego łaskę. Chwała Ci, Panie. Otóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Błagajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Wszystko dobrze w tym. Błogosław duszę moja Pana i zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwa. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. W odpowiedź słabości się doskonali. Chwała Ci, Panie. Ty otwierasz swą rękę i karmiasz nas dosyta. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Po góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Przed przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Chwała Ci, Panie. Ci dwaj, bo trzej zgromadzeni są w imię moje. Tam ja jestem pośród nich. Chwała Ci, Panie. 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 Chwała Ci
bądźcie pełni pokoju. Chwała Ci, Panie. Przychodzi do nas moc swojego słowa. Otwieraj nas na to, co chcesz dzisiaj do nas mówić. I proszę Cię, Panie, by gleba naszych serc była tą żyzną glebą, by to słowo wydało obfity plon w naszym życiu. Przyjdź, Duchu Święty. Z
listu świętego Piotra Apostoła. Dlatego, przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci, nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli bowiem ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Oto Słowo Boże. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział pierwszy, wersety od 13 do 17. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział pierwszy, wersety od 13 do 17. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tutaj Piotr, święty Piotr cytuje proroka Izajasza. To nam pokazuje, że wezwanie do świętości jest czymś, można powiedzieć, podstawowym. To nie jest coś, co zostało objawione dopiero przez Syna Bożego. Pan Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, a On jest święty. I mimo naszego upadku ludzkości, poprzez grzech pierworodny pierwszych rodziców, Bóg nie zrezygnował ze swego zamysłu. On wciąż tej świętości dla nas pragnął. I najpierw to wezwanie do świętości realizował poprzez naród wybrany. To naród wybrany był kształtowany przez Niego, umiłowany, ociosywany, bez tego, co grzeszne, co tylko ludzkie, aby się wydobywał ku świętości. Ale wiemy, jak ta historia narodu wybranego wyglądała i to wezwanie, jakby to wybranie do świętości i ta nadzieja, którą Bóg pokłada w ludziach, że jednak dojdą do świętości, została jakby przeniesiona na uczniów Pana Jezusa, czyli na Jego Kościół. To my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by być takimi, jak On sam jest święty. Tak nas powołał, tak nas wybrał. Także to nie jest tak, że tylko niektórzy są wezwani, niektórzy są wybrani, ale cały lud Boży, każdy człowiek jest wezwany do świętości, a szczególnie ta misja nam przypada, nam, którzy zostaliśmy
wybrani jako właśnie Kościół, jako ludzie ochrzczeni, którzy mamy być na wzór Syna Bożego. I jak wiemy, tutaj Święty Piotr się powołuje na posłuszeństwo dzieci. I jeżeli my mamy postępować na wzór Pana Jezusa, to wiemy, że On sam był posłuszny swemu Ojcu. Był posłuszny aż do końca. Znamy Jego modlitwę z Ogrójca. Kiedy chociaż jako człowiek przeżywał trwogę i może ogarnęły go jakieś wątpliwości, to właśnie przez posłuszeństwo wypełnił wolę Ojca. I tak mamy właśnie postępować. Nie mamy wracać do tych żywiołów świata, do namiętności, do takiej bezrozumności, tylko mamy postępować jak dzieci światłości. Tak jak nas uczy Jezus, tak jak uczył swoich uczniów i jak to przekazał, by oni dalej nauczali w Kościele. Tu się nic nie zmieniło, to tylko teraz jacyś ludzie przewrotni, którzy sieją zamęt w świecie, również chcą siać zamęt w Kościele i szerzą jakieś fałszywe nauki. Tu się nic nie zmieniło. Nie można osiągnąć świętości, nie wypełniając przykazań Bożych, zmieniając je, łamiąc sakramenty i nie naśladując Jezusa, który zostawił nam szczególną naukę zawartą w błogosławieństwach, które przekraczają jeszcze bardziej, czy można powiedzieć uzupełniają, czy dają pełniejsze zrozumienie, jak należy wypełniać przykazania Boże. Bo mamy się stać tym odbiciem Chrystusa w świecie. Także nie lękajmy się, że może jest nas mało takich, którzy radykalnie się nawracają, którzy radykalnie chcą naśladować Jezusa. Nawet jeżeli zostanie to mała trzutka, to Pan Bóg będzie się nią posługiwał. Tak już było nieraz przez te 2000 lat, że Kościół przeżywał różne kryzysy, ale jednak poprzez świętych, których Pan Bóg wzbudzał w Kościele, poprzez ruchy też w Kościele, Kościół odnawiał się i dokonywał Pan Bóg wielkich rzeczy, tak aby właśnie to ta świętość, Jego świętość, bo ta świętość to nie jest coś, co my osiągamy swoją mocą, to jest przecież oczywiste, to jest świętość, która jest darem Ducha Świętego, więc ona się rozlewa w Kościele, ta łaska, po to, żeby właśnie pokazywać światu, do czego człowiek został powołany, do czego został stworzony. Także niezależnie w jakich czasach żyjemy, wszyscy jesteśmy wezwani, aby zaświadczyć o tym, że świętość jest możliwa z pomocą łaski Bożej, z pomocą sakramentów. Chwała Panu. Na tym kończymy naszą transmisję. Kiedy będzie następne spotkanie transmitowane, to proszę czytać na stronie naszego Facebooka.